Jakże ja mam stać, wody ci podać? Jestem bosa, zimna rosa będzie buzią bać. Jestem bosa, zimna rosa będzie buzią bać. Drodzy goście, witamy was bardzo serdecznie i musicie mi wybaczyć, że od razu jakby przejdę w taki bezpośredni sposób zwracania się do was, per ty, dlatego przede wszystkim z uwagi na tą bliskość naszą dzisiejszą, bliskość faktyczną związaną z odległością tutaj do pierwszych rzędów, tak nic się nie ukryje, każdy nasz błąd będzie widoczny, a także bliskość pewną emocjonalną. Dlatego, że zechcieliście przyjść i posłuchać tego, co mamy do powiedzenia i do zaśpiewania. Zresztą w samym założeniu to miejsce, które chcemy tutaj stworzyć u nas w Eduarte, miało służyć właśnie takim spotkaniom bliskim. Bliskim spotkaniom artystów z odbiorcami, żebyśmy byli tutaj razem. I bardziej razem to chyba dzisiaj już być się nie da. Wobec tego jakby już państwa wciągnęliśmy w całość i tak jakby nie będziemy też prosić, żebyście nas wspomogli w śpiewaniu i zobaczymy, jak też się wieczór potoczy, jakie jeszcze tu funkcje różne mogą zaistnieć w dzisiejszym wieczorze. A dzisiejszy wieczór to spotkanie ze śląską sztuką. Zakochaj się w Śląsku. Jest to część większego projektu, gra miejska, integracja i odkrywanie radlińskich supermocy, tak? I chyba nie ma większej supermocy jak nasza kultura i sztuka, nasza twórczość, którą sami tutaj przede wszystkim też kreujemy. Chcemy dzisiaj przedstawić wam dwie wspaniałe osoby, panią Lucynę Szłapka i Marcina Gibę, autora... Część tych osób jest na pewno wam znana, ale mamy nadzieję, że zadamy takie pytania, że każdy z was jeszcze dowie się czegoś nowego. Zresztą części te poprowadzi Alina, będzie można też zadawać pytania z sali, więc no tak jak mówiłam, no zobaczymy jak wieczór się potoczy, a całość jakby będzie przeplatana naszym tu wykonaniem pieśni śląskich, o których będziemy później opowiadać, tych takich bardzo, bardzo starych i tych trochę bardziej współczesnych, takich pieśni, które nam zagrały w duszach, a którym takie bardziej współczesne brzmienie nadał Piotr
Kotas. Jeszcze nie powiedziałam, a co bardzo ważne, bo jesteśmy tutaj też online i chcemy, żeby to wybrzmiało, że cały projekt jest, jak powiedziałam, jest to większy projekt, który jest sfinansowany ze środków Nowe FIO. My też witamy wszystkich gości online, którzy są. Mam nadzieję, że jacyś tam którzy są. Nie zdążyli kupić biletów. Tak, no jak widzicie, jest tu... Nie załapali się. Dokładnie, jest tu troszeczkę mało miejsca, więc no, ilość była ograniczona. Już dzisiaj musieliśmy trochę paru osobom odmówić. Zakochaj się w Śląsku. Cóż, do miłości nikogo zmusić nie można. Ale mamy nadzieję, że dzisiejszym wieczorem rozbudzimy Państwa apetyty na więcej. I żeby już nie przedłużać swoim gadaniem, to nasza kolejna piosenka, nasza bardzo, bardzo ulubiona, którą wykona Agata Chyła-Ignacek o tytule... Pomyliłaś się, siostro. Bo teraz będzie miała piosenkę. O jacie, pomyliłam się. I to właśnie dlatego, że to jest taki bardzo wieczór nieoficjalny, to ujdzie mi to, mam nadzieję, na sucho. Więc powiedziała mi matka, Agata mówi nie, to ona jeszcze teraz nie. I dobrze, bo do kolejnej piosenki to już zrobiłam sobie wprowadzenie, a powiedziała mi matka, to utwór bardziej współczesny z repertuaru naszego zaprzyjaźnionego zespołu Chwila Nieuwagi. I teraz się już nie pomyliłam. Nie. Gryfne hanki w kółko je obracali, sołki wieczór tańcowali, aż całkiem momotali. Chnera obie zgołowane hanki wyszeptał, my by za was dusze dały, by dymy wą wiecznie pszoły.
przysięga cało z usteczek młodych padła na rozę szczewika. Kopyto szpetne wylazło, muzykanty grać przestali siarkowo, niosrowo. Dymu pełno w całej izbie, a spod mantla, a spod mantla wylosogo. Spod mantla wylos ogon. A spod mantla wylos ogon. Sedać pozór, powiedziała mi matka, co by sedać pozór, powiedziała mi matka. My to już to są stracone, ale nasze wspaniałe skrzypaczki, no to jak najbardziej jeszcze ku przestrodze dziewczyny. A teraz, jak już wcześniej tu się zdradziłam, piosenka Agaty, którą tu z naszym niewielkim wsparciem wykonuję. Piosenka o tęsknocie, utraconej miłości, o tym, że jest się nie do pary, że to już nie gra. Jedna z moich ulubionych. Wsłuchajcie się Państwo w słowa.
działać to moje nogi, moje nogi, moje nogi. Że to daremne nasze drogi, nasze drogi. Tak jest, Agacie, należą się duże brawa i zrobiło się lirycznie i trochę w takim klimacie pozostaniemy, bo wybierając tutaj utwory do naszego programu Poferlane Pieśniczki, to wybierałyśmy je takim bardzo naszym kobiecym zmysłem, więc o czym będziemy śpiewać? O miłości, a tak naprawdę to też trochę przekornie, bo zawsze Ślązaczki nam się kojarzą z takimi twardymi, hardymi kobietami, tak, skrywającymi swoje emocje, a tych emocji jest dużo, oj dużo, tylko są skrzętnie skrywane. Więc kolejny utwór, Bez woda koniczki. Teraz się już nie pomyliłam. Nie. Woda koniczki, bez woda, to mojej najmilszej nadzgoda. O, pozdrówcie mi ją, jak się mo. Czuję ona zdrowo jako ją. Jest tak zdrowo jako ty. Mam fartuszek złotem wyszyty, modre mrokieweczko na niebie. Wpuść mnie, Karolinko, do siebie. Ja ciebie wpuścić nie mogę, bo ja jest sierota, tyś pan. Kiedy byś ty była sierota, nie miałabyś wianka ze złota. Cheers.
ją sama przywiedę. Musisz ty, dzieweczko, co umieć, i że cię nie mogę zapomnieć. Zapomniałem matkę i ojca, a ciebie nie mogę do końca. Tym razem Magda tutaj, piosenka od Magdy. Ja teraz żegnam zespół na chwilkę. Jeszcze tu będzie dla nas grał. I zapraszam, tylko jak zrobimy sobie tu troszeczkę miejsca. To nie będzie proste. Nie, spokojnie. Już to mamy prawie ogarnięte. Krzesełka już idą. A ja już zapraszam panią Lucynę do nas. Oddaję panią Lucyno, panią w ręce pani Aliny i naszej publiczności. Jeżeli ktoś chciałby zadać jakieś pytanie, byłby tu chętny, jeżeli Alina nie wyczerpie tematu, to proszę się nie krępować. Państwo jesteście częścią dzisiejszego wieczoru. Ja sobie tylko pozwolę, że usiądę, żeby było wygodnie. Panią Lucyno, proszę. Wszystko powinno działać. Tak. Przedstawię naszego pierwszego gościa, pani Lucyna Szłapka. To miłośniczka folkloru i śląskiej gotki. Przez długie lata pracowała jako nauczycielka w Zespole Szkół Sportowych w Radlinie. Prowadziła zespół folklorystyczny Radlinioki, ucząc dzieci i młodzież miłości do naszej rodzimej tradycji, zdobywając liczne nagrody na festiwalach i konkursach folklorystycznych. Jest finalistką konkursu Mowy Śląskiej po naszemu, czyli po śląsku, oraz laureatką wyróżnienia Quality, autorką książki Moi Pisani, Bojki, Gotki, Wierszyki po śląsku, Starki z Rybnika. Witam serdecznie. Występuję dzisiaj w takiej roli podwójnej i proszę mi wybaczyć pewne niedociągnięcia w gwarze, jeżeli będę tutaj cytować fragmenty pani książki, ponieważ ja jestem taką przyszywaną troszkę ślązaczką i uczę się całe życie i powiem, że mi to tak wychodzi różnie, coraz lepiej, raz lepiej, raz gorzej, więc to tak wszystkich uprzedzam. Moi Pisani, Bojki, Gotki, Wierszyki po śląsku, Starki z Rybnika, to jest publikacja z 2017 roku. Zebrane zostały tam teksty pisane w przeciągu kilku lat. I mam takie pytanie, czy to pisanie to było coś, co panią nurtowało od wielu lat, do jakiegoś czasu, był to pomysł pani, czy coś panią zainspirowało do tego, żeby pisać, żeby wydać później to wszystko? Powiem tak, ja po śląsku nie rozprawiała, nie gadała chęć do Andrzej 24 roku życia. Nie poradziła, albo mi się zdało, że nie poradza. Gdzie jak się wydała, to mój chłop w jednej z czułych rozmów mi powiedział, wiesz co, u nas w domu to my sobie będziemy gadać, nie rozmawiać. No i tak jakoś zostało, że ta gotka stanęła we właściwym miejscu, bo ja zawsze uważam, że gotka śląsko, ona ma przede wszystkim miejsce w domu, w rodzinie, w familii, między przyjaciółmi, między znajomymi, czasami w jakichś takich inszych rozmowach, ale przede wszystkim w domu.
A potem jakimś takim płynnym zdarzeniem się to wszystko przeniosło na szkołę. Kombinowała, myślała długo. Kiedy to się zaczęło, że radlinioki powstały i czemu one powstały? Nie wiem. Tak to było, że w pewnym momencie zaczęliśmy coś śpiewać, cośmy zaczęli godać. No i powstała potrzeba, bo się pokazało, że żadnych śląskich takich tekstów dla bajtli nie ma. Oczywiście, jakże już potem zaczęła sznupać głęboko, jeszcze wtedy internety nie działały tak jak dzisiaj, to się pokazało, że są takie dziecięce przewoływanki. Pospominało się to tam od lotania po placu i rozmawiania w szkole, na boisku, ale to już potem. No i to pisanie na kąściczkach kartek, jakichś takich wyrwanych z zeszytów, zaczęło się wtedy właśnie, jak zaczęła się potrzeba. Bo nagle pokazało się, że to nie idzie no tańcować, nie idzie no śpiewać, bo to były maluśki dzieci, pierwsza, druga i trzecia klasa. No coś trzeba w tym, pomiędzy tym wszystkim przegodać. No a co? No i tu był problem, tak jak powiedziała. No więc wtedy na gorąco najczęściej, albo w domu troszkę przed lekcjami, coś się mi zaczęło tam tworzyć. I sama nie wiem kiedy te wszystkie teksty, wierszyki, one się zaczęły żyć własnym życiem. Te bajtle, one to tak poradziły powiedzieć, chociaż w większości były, że tak to nazwia, polskojęzyczne, że ich to tak bawiło, że po prostu trzeba było coś pisać dalej. Najśmieszniejszą taką sytuacją z tego właśnie śląskiego pisania dla bajtli było wymyślenie zakończenia większości programów. Wyskakiwała jedna taką najbardziej wyzgierna dziołcha i wrzeszcza, jak już potańcowali, pośpiewali, pogodali. Dość już tego godania, styknie tej głupoty, idźcie dudą i chytcie się pożurnej roboty, już was nie ma. I wtedy wszyscy z wrzaskiem zlatywali ze sceny, albo kaj tam występowali. Była sytuacja na dniu, na Barborce, że my też występowali, no i pod koniec naszego występu właśnie taką Asia wyleciała, już was nie ma, no i ci górnicy też postowali. I wtedy pan Majewski, ówczesny dyrektor i prowadzący całą imprezę, musiał wylecieć na scenę i powiedzieć, ale to bajtle wylazują, a nie wy, wysiedźcie, bo jeszcze bocie odznaczenia. Ale to tak, te dziecka, one to tak poradziły powiedzieć, że ja bym po prostu nie wpadła na to. I tych tekstów robiło się coraz to więcej. Świętej pamięci prałat Biertutowski, ksiądz Wloka, kiedyś, kiedy zaczęła się religia w szkole, tak se spacerował po właśnie tym chyba występie po korytarzu i w pewnym momencie podszedł do mnie i mówi: Pani Lucyno, jakby to było pięknie, jakby te bajtle nie ino na Barborce występowały, ale jakby tak przyszły do tych czornych górników, kiedy tam nie zawsze na ta Barborka są zaproszani, i jakby to tak w kościele napisać taki tekst. Proszę księdza prałata, nie ma problemu. Ale to tak było z automatu, bo to wcale nie ma tak prosto napisać do bajtli na określony temat i jeszcze, żeby się to wszystko zgadzało, żeby to można było powiedzieć w kościele. No, i, no ale wyszło na to, że jednak ponieważ od 40 lat siedza właśnie prosto vis-a-vis Barborki, godu mi jak chcesz Barbara, to se ten tekst, ale podyktuj, bo ja za bardzo nie mam takiego talentu, żeby tu wymyślała takie mądrości. No i nie było, jak to robię, naprawdę 34 rok tego roku było, to jeszcze nie było ani jednego momentu załamania. We wrześniu rzekłam do świętej Barbary, słuchaj, wiesz, że to już lata trwa i że ciągle mnie idzie pisać o wąglu, o górnikach, o zjazdach, o
śląskich pieśniczkach. Ty mi musisz podpowiedzieć, co ja mam napisać, bo ja już nie poradzę. No i jakoś tak wieczór się budza, znaczy w nocy przeważnie, długopis tak jak tutaj koło łóżka, coś tam na szkryfia, rano siadam w tej chwili do komputera i kolejny tekst barburkowy się tworzy, dzięki Bogu. Rzeczywiście 34 lata to sporo. Miałam tą okazję przeczytać tą książkę, nie w całości przyznaję, ale przygotowując się do dzisiejszego wieczoru sięgnęłam do niej i wynotowałam sobie kilka takich fajnych fragmentów, moim zdaniem bardzo uniwersalnych, i jeden z nich przytoczę. Jak je dobrze, czas leci wartko, jak je źle, to i się ciągnie. Zygor go do co inszego, człowiek wie swoi. Żadnej chwilki się nie dał przytrzymać dłuższej, każdy moment trzeba przeżyć. Można by rzec, że to takie śląskie carpe diem. I moje pytanie jest takie, czy żyjemy dzisiaj za szybko i gdzieś przegapiamy ważne momenty, nie doceniamy tego, co jest? Czy to jest jakaś recepta według pani? Zawdy się bardzo żyje. Tak, jak tu napisała, bo to z kolei nie było do bajtli pisane, to było pisane do kalendarza. To są takie teksty do kalendarza pisane na właściwie też na zamówienie, bo musiała co miesiąc napisać ten tekst. Czy my żyjemy za wartko? Zawsze było tak, że człowiek miał coś do roboty. I no, od człowieka zależy, czy se to poukłada, że będzie miał czas nie ino na ta robota, ale i dla swoich bliskich, czy będziemy mieć czas, żeby zadbać o siebie nawzajem w domu, w rodzinie, w familii, czy po prostu dostaniemy tych tak zwanych klapek na oczy, najczęściej sami sobie przylepimy wtedy i polecimy nie wiadomo za czym. Bo każdy z nas wie, że nie wszystko jest warte tego, żeby za czymś tam specjalnie biec. Mój chłopiec to zawsze, kaj ty zaś babo lecisz. No bo wiesz, no nie wypada inaczej. No ale czasami musimy jednak siednąć, czy se legnąć nawet, czy se wyleźć kaj do zagródki, do lasa, na kijki i wtedy pomyśleć, czy naprawdę ja to wszystko muszę robić. Istnieje też tak zwana siła wyższa. No, my często są stawiani pod murem, ale im więcej mamy właśnie takiego rozważowania na temat, czy ją muszę, to lepsze to jest dla naszej higieny i wtedy lepsze też po prostu wychodzi do inne rzeczy i w rodzinie, i w robocie. Też tak myślę. Chociaż żyję trochę krócej, ale to faktycznie jest taka uniwersalna prawda. Wrócę na chwilę do Radlinioków, ponieważ był to zespół, który głównie na początkowo opierał się właśnie na tańcowaniu. I kolejny fragment tutaj z pani książki brzmi: zawsze lepszy mieć kole siebie człowieka wesołego niż mruka, kiery ino stynko, a jak muzykanci zagrali, to nogi same skokały. Tańcowały się waloszki, winer, walce, polki, fokstroty. Zawsze lepszy umieć tańcować niż ni. I stąd moje pytanie, czy ten taniec gdzieś był w dzieciństwie u pani obecny, czy jako dziecko rzeczywiście tańcowało się te wszystkie wymienione wyżej tańce? Ja nie wiem, co to za tańce, waloszki i winer, walce. No waloszki, to są śląskie walczyki. Aha. Dużo jest takich melodii po śląsku. Dobrze. Nawet wyście tutaj śpiewały te. Te tak... fokstroty, to ja bym już teraz miała bieda zatańcować, bo to naprawdę trzeba mieć troszkę kondycji. Ja tak lubię się podziwiać na to, jak oni to tam skoczą po tym parkiecie, ale waloszka, ta kopoleczka, to każdy poradzi zatańcować, ja tak myślę. No, a gdzie pani szuka inspiracji? Bo to wiadomo, dzieci trzeba nauczyć tych kroków, tego wszystkiego. Ojej. Skąd to się brało? To była całko historia. Bajtle, które u mnie tańcowały, to przeważnie na mnie wtedy tak szpetnie zaglądały, bo synki miały albo na palcu, albo na tym czerwoną szlajfkę zawiązane, żeby wiedział, kieruje lewą noga, bo normalnie, że im się to myliło zawsze. Ale po iluś latach się dowiadywała, w
wiesz, Piotr, jak ja cię nie cierpiała, jakże musiała z tobą tańcować, tyś mnie tak ściskał za te ręce, że ja normalnie myślałam, że ci wrąbia. Takie były teksty po prostu na spotkaniach klasowych. Ale co się pokazało? Po jakimś tam czasie, no jak już te bajtle, to już potem synki, kawalery, to już były takie teksty. Panie Lucyno, jak ja bych nie tańcował, to by ja się nie ożenił z tą moim dziołchą. A czemu? Bo ja bych nie umiał na przykład polki zatańcować. A ja był jedyny, co umiał ta polka poprowadzić. No i się z kuli tego ożenił i za to mi się dostały te podziękowania. Skąd się to wzięło? Nie wiem. Trzeba było zrobić program i się zrobiło program. Jeden, drugi, dziesiąty, piętnasty i tak to potem leciało. Wiadomo, że dziecka w tym wieku nie poradzą tańcować tak jak ze Śląska. Ja podziwiam wszystkie moje kamratki z wszystkich zespołów folklorystycznych, bo to naprawdę jest ciężko praca. A u mnie była jeszcze ta sytuacja, że wszystkie bajtle, czy był mały, czy był większy, czy dziołcha była jakoś tak bardziej do prowadzenia tego synka w tańcu. Wszystkie bajtle tańczyły. Wszystkie. Całko klasa. Nawet jakże miała klasa integracyjną, to też te dziecka występowały. Nigdy żaden nie siedział i on nie poradzi. No i przez to ja nie mam nie miałam nigdy problemów takich integracyjnych. Wiadomo było, jak do szłapki do klasy idą, no to on na pewno będą tańcować. No i trudno, no. No trudno. Ale wielokrotnie, bo teraz to już się z nimi spotykam na drodze, czy tam na spotkaniach klasowych. I oni gadają tak. Mało co pamiętają z podstawówki. Mało co. No bo wszystko nam umyka. Te dziecka potem już... mają tyle zajęcia, że im te pierwsze trzy lata jakoś, ale że tańcowały w Radliniokach, żeby w Radliniokach, to wszyscy pamiętam. A pamięto pani, jak on na te występy, jak my rozboso tańcowali, bo po prostu nie mieliśmy na takie szczebiki, jak trzeba było, a taniec, właśnie program był o zabawy dzieci na placu. I tam te teksty właśnie też takie są, tak, na placu. Tak. Więc to wszystko powstawało na bieżąco, no. Ten taniec się ten taniec się tu biegnie na dobę. Uczymy się i już pro. No to super, naprawdę, bo wydaje mi się, że to jest taka umiejętność, która gdzieś zanika. Dzieci dzisiaj nie potrafią w ogóle w parach tańczyć. I młodzież, wiadomo, gdzie jest troszkę inaczej. To wszystko jest tam też moje kolejne pytanie. O tradycję chciałam troszkę tutaj zapytać, przytaczając wcześniej taki krótki fragment. Starzyki wiedzieli dużo o sprawach ziemskich, bo długo żyli, a i o boskich, bo im coraz bliżej było do nieba. Żałuję, że ich uważnie nie słuchała albo nie spisywała tych mądrości. Raduję się, że tak często mogę napisać, stareczka go dali. Ta tradycja, ten świat się tak szybko zmienia, że chyba to przekazywanie tej takiej prawdziwej tradycji jest coraz trudniejsze. Czy pani dom rodziny był takim domem tradycyjnym, gdzie ona była taka pielęgnowana, tak świadomie, czy po prostu tak się żyło? Co pani tak najmilej wspomina z tego takiego śląskiego domu? Czy był taki bardzo tradycyjny? No powiem, że nie. Moja matka była, wtedy to się udało, przedszkolanką, uczyła się w Bielsku i ona już była... No, jakby to powiedzieć, wśród tych kobiet bardziej wykształcono. Moje kuzynki, które tam siedzą, tam schowane, skryte, mnie uświadomiły na jednym rodzinnym spotkaniu. Nie, Lucyna, babcia wcale po śląsku nie godali. Ja nie wiem, skąd ci się to wzięło. A ja ino babcia pamiętam z plejdem, takim podobnym do tego, jak przychodzili z kościoła, z pół ósmej bodajże w Kokoszycach, siadali na schodach u nas i tam rozprawiali. A ojciec szykował tam śniadanie z matką, przeważnie ojciec. No i oni zanim na to śniadanie my poszli, to siedzieli i o czymś my tam rozprawiali. I naprawdę nie wiem o czym. Ale widocznie było to na tyle ważne, że gdzieś mi to w pamięci zostało. Nie wiem,
No skoro tak było do ciedziążki, że nie godali mi po śląsku, no to trudno. Ja już to przyjęła chyba ze 3 czy 4 lata temu do wiadomości i nie by da to cyganić, że było inaczej, skoro są świadkowie czasu i miejsca, ale skądś mi się to wzięło, bo nie wiem. No. Moja rodzina mojej matki pochodzi z Jankowic. To jest takie piękne miejsce tu na tym naszym miejscowym mapie. I rzeczywiście te Jankowice to też było takie, że my do tych starzyków jeździli na bezuch, o, tak by się to teraz powiedziało. I tam było tak, że była piekarnia. Była piekarnia i na tym, przy tej piekarni my się wszyscy bajtle ze wsi spotykali. Jeździliśmy na tych wszystkich wózkach takich, pamiętacie, były takie z szlami takie wózki. Tam, że ktoś to opisała, Kasia, że to tak. A przy piekarni był taki, przy schodkach był taki murek i pod tym murek był wykielzany dokładnie, bardziej niż zjeżdżalnie tu w parku, bo my wszyscy na pewnej części ciała... Wykielzany, wyjeżdżony? Wyjeżdżony, no taki gładki był, wiesz. I my tam wszyscy zjeżdżali. I zaś na nowo, nie? I tak myślę, a w międzyczasie właśnie te wszystkie przewoływanki, które tam, no na pewno tam, bo przecież mi się to znikąd nie wzięło. No nie przyszła do Radlina tako goło i wesoło. Jakieś tam własne miała jednak przeżycia wcześniejsze. Tylko, teraz powiem po polsku, na 4 lata wybrałam się do internatu do Bielska i tam już absolutnie się nie godało, ino się rozmawiało. I po ślubie ileś tam miesięcy pojechali my do mojego pana profesora polonisty i on tak zaglądał na mnie, patrzy na mnie, zaglądał, patrzy i mówi tak: Lucynko, muszę ci przerwać, ale pierwszy raz słyszę, żeby ktoś w jednej rozmowie używał dwóch języków. A o to teścia mnie spytała teraz, powiedzmy. No też o to tradycję gdzieś tam przekazywaną. No więc te tradycje, oczywiście, bo historia rodzinna była bardzo, bardzo tako rzeczywiście znacząco. I choć, że tak powiem, starzyki i z wiadomych względów, wtedy bajtle nie wiedziały o tym, czemu, dlaczego nie chcą go dać, ale z wiadomych względów nie rozprawiały za bardzo z nami na ten temat, to potem my się jednak dokopali tych wszystkich faktów i historycznych. I rzeczywiście historia rodziny była czasami tragiczna, tak. Naprawdę. Mhm. Miałam okazję też sięgnąć do książki Zbigniewa Rokity, Kajś, który dla mnie, osoby, która nie jest urodzona na Śląsku, która nie pochodzi z rodziny śląskiej, była pewnego rodzaju odkryciem. Wiele faktów historycznych i tak jak pani mówi, te historie rodzinne bywały bardzo tragiczne i trudne, stąd też ta mowa śląska, ta gotka gdzieś mogła się zgubić lub była gdzieś chowana w rodzinach, ale jak widać tutaj gdzieś została przekazana ta tradycja. Właśnie to jest takie ciekawe, czy się o tym myśli, czy po prostu się żyje według tej tradycji, nie myśląc o tym, żeby ją przekazywać, tylko się ją po prostu przekazuje, nie? Tak jak język, którym dzieci nasiąkają w domu. Pani Lucyno, bardzo dziękuję za te wszystkie wspomnienia, ale mam jeszcze pytanie. Ale jeszcze muszę coś powiedzieć. Bardzo proszę. Bo powiedziałaś tu o tych nowych wydawnictwach, które się pokazały. Tak. Mamy tego trochę, wszyscy na pewno, żeście się z tym spotkali, a jak nie, to jest tam moja taka kamratka, która wszystko przeczytała i ona by mu powiedziała, całą listę co macie wy przeczytać. Dobrze. Bo tylko ja się też cieszę, że podejmują te tematy ludzie jakby z zewnątrz, bo oni mają zupełnie inny ogląd. Kiedyś ktoś mnie się spytał, jaka jest różnica między Polokiem a Ślązokiem? Ja go mówię, po pierwsze żadno, wszyscy my są ludźmi. A po drugie jest tako, że byście są Polokami, a my są Ślązokami, mało tego, dalej chcemy zostać tymi Ślązokami. I rzeczywiście jest to taka różnica bardzo subtelna, bo właściwie co?
ta Brynica jest tą granicą. Przysłowiowa Brynica. To nie o to chodzi. Dobrze, że na nas zaglądają z zewnątrz, bo to nam daje taką jakoś para do tego, jak na Ignacego mamy teraz ta para tutaj w Rybnickim, żeby zająć się rzeczywiście tym, co trzeba, czyli tym, co zrobimy cały czas. W rodzinach przede wszystkim zająć się dobrym przekazywaniem śląskiej tradycji i śląskiej godki. Tego szkoła za nas nie zrobi. Godzę się, że w szkołach ma być język śląski. Czy to jest język? Nie wiem. Ja bych poszła w ta właśnie tradycja taką pani Marii Pańczyk, zresztą od niedawna świętej pamięci, która jest dla mnie takim wzorem i rzeczywiście przekazywała tak śląską tradycję jak nikt. Pana profesora Miotka, ostatnio słyszanego w Radiu Katowice pana dziekana Tobora, pana dziekana Sławka. To ten śląski najlepiej brzmi w domu, najlepiej brzmi między sąsiadami, w drodze do kościoła, czy w drodze do roboty, w robocie, ale czy mamy się go uczyć w szkole? Nie wiem. I czy go mamy pisać? Też nie wiem, chociaż ja go starała się zapisać. No. Tak, ale trudno, prawda? Ale czy mamy Robinsona Crusoe, czy tam kogoś, Małego Księcia tłumaczyć na śląski? Też nie. To już chyba nie. No, jest to może taki problem, o którym też pani wspomniała wcześniej, mówiąc, że dzieci to bawiło, nie? Język śląski często jest tak odbierany jako taki... Gdzieś się coś takiego zrobiło, że ta gwara jest taka śmieszna, prawda? Gdzieś się kojarzy kabaretowo, komediowo, a to nie ojej, do końca jest ojej, dobre, prawda? Nie wdeptujmy to w kabarety, bo to nie po chodzi śląsku. Chodzi mi o to, że ten język do rzekania się tak kojarzy, ale może do widzów jakichś takich, i to też widzów bez takich pewnych słów, na pewno, no. Bo to nie na tym śląski polega, oczywiście. A wielu osobom to poza Polski tak się... To sprowadzone, prawda? Właśnie. Dlatego wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, żeby o tym śląsku mówić trochę inaczej, pokazywać go z innych stron i żeby tak uświadomić, że to właśnie nie tylko taka jego odmiana funkcjonuje. Czy czekaj, jeszcze, Dziołka, jeszcze coś ja tu, mamy? Ja tu jeszcze muszę przeczytać coś. Dobra. Czekam. A bez bryli wcale. No, ale tak to jest. Powiedziała, że się urodziła w Jankowicach, tam przy tej piekarni. I moi bajtle osobiste, jak jeszcze były takie małe, zawieźcie nas do tych Jankowic. My tam jeszcze nigdy w życiu nie byli. No w końcu my ich wsadzili do malucha wtedy i pojechali mnie do Jankowic. I to już było blank inaczej. To, co mi się zdało ogromnie wielki i rozległe, naraz się pokazała maluśki. A jakże tam pojechała za jej następne 10 lat, to już było, to już właściwie tego nie było. I wtedy po raz pierwszy, że napisała wiersz nie na zamówienie, nie na z potrzeby takiej życiowej, że tak powiem. I no tak mi się napisało. Wróciła, nie rozpoznając adresu ani krzyża przy drodze. I no drzewiane schódki wspomniały moje ślady. Starczyno kuchnia zaglądała teraz inkszymi oknami i szukała pieca a stoła. Piwniczno deka skłoniła mi się nad głową, a ściany uśmiechnęły się krzywo i zaślimtały wilgocią. Stare wino na murach obeschło, woń ujcowej fajfki skryła się w kątkach, a ja wróciła pod lipa na starzykowym placu do kamieni w zagródce, których już teraz żody nie wybierał. Szukała wielkiego kumina starej piekarni, ale ten dawno pokłonił się ziemi. Eno wykielzany murek przy sieni wspomniał bajtle, kiedy czekały na ciekły chleb. Szukała ludzi, a znajdła kamienie. Wspomnienia przekulały mi się przez głowa. Wróciła za nieskoro. Więc rada do was wszystkich. Wracajcie tam, kaj wam było dobrze.
bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do pani Lucyny? Być może po naszym spotkaniu ogólnym jeszcze będzie na taką temu okazja. Bardzo dziękuję pani Lucyno za rozmowę. Ja wam też dziękuję. Ja zgadła, więc Bóg zapłać, żeście mnie wysłuchali w takiej ilości tego mojego słowotoku. No. Oj, cudownie było panią Lucynko panią posłuchać, bo my już tak się nosiłyśmy z zamiarem zaproszenia do nas pani Lucyny bardzo, bardzo długo i jakoś nam to nie wychodziło. I w końcu się udało. Strasznie się z tego powodu cieszę. Ja tak słuchałam, jak pani mówiła o tej gwarze, że w doma, że w robocie, a my często ostatnio, jakby pani poczytała nasze konwersacje na Facebooku z roboty, to my ostatnio w ogóle zaczęły po śląsku do siebie pisać. Więc to jest tak, tak to wszystko ewaluuje, ale jeszcze w ogóle chcę powiedzieć, no muszę to powiedzieć, że jestem pod wrażeniem gwary mojej koleżanki Aliny. No, także... Nie, nie, ja to czytałam. Starałam ja, ale się, jakbyście słyszeli, jak ona też poradzi trochę godać godą, czasami trochę, ja. Trochę, czasami ja. No trochę. Dobrze, to znowu tutaj zawitaliśmy przed Państwa i troszeczkę się podzielimy dalej naszymi poferlanymi pieśniczkami, które też w jakimś stopniu były poszukiwaniem takiej swojej, naszej własnej tożsamości śląskiej. Patrzyliśmy w jednym, w drugim kierunku i popatrzyliśmy też za naszą granicę ku naszym czeskim sąsiadom, bo to też Śląsk. Jakby co, to proszę mnie to... Dokładnie tak. I my się też tak czujemy. W związku z tym pierwsza pieśń, którą tutaj zaśpiewamy, ona będzie po polsku. Potem będzie niespodzianka. Ale pierwsza będzie po polsku i będzie opowieścią o tym, co się zdarzyło w Ołomuńcu. I tak jak sobie rozgryzałyśmy tą pieśń i rozgryzałyśmy, bo ona jest w ogóle ma straszne słowa. My ich wszystkich nie zaśpiewamy, bo są dzieci. Jak kiedyś będzie taki wieczór bez dzieci, to może się pokusimy. Bo generalnie pieśń jest o morderstwie, strasznym morderstwie dokonanej na pięknej przez matuszka na Magdalence. Dobrze, już nie zdradzaj szczegółów. No nie będziemy. Natomiast my to tak troszkę zgrabnie poskracaliśmy. I tak jak kiedyś właśnie tata Beaty nam powiedział, że no, takie historie to się opowiada o kuszkubaniu. Po prostu tak, a im bardziej była straszna ta historia, tym lepiej. Więc tego posłuchajcie, panny Bali Wypanicy. Przyszedł ci jeden raz, gdy godzinka biła. Przyszedł ci jeden raz, gdy godzinka biła. Bali ostatni roz. Wstań, Madlenko, miła, wstań, ja odprowadź mnie do szczerego pola. Wstań, Madlenko, miła, wstań, ja odprowadź mnie do szczerego pola. Posłuchajcie, panny Bali, wypanicy. Co się stało w mieście, Ołomuńcu? Magdalenka wstała i odprowadzała.
pokazała swoje białe liczka, swoje czarne oczka, rzadko ocierała. Swoje białe liczka, swoje czarne oczka, rzadko ocierała. Magdaleno miła, myślałam cię nie puścić, bo ja cię tu myślam, bo ja cię tu myślam, Magdalenko zabić. Bo ja cię tu myślam, bo ja cię tu myślam, Magdalenko zabić. Posłuchajcie panny Marii, wypadnicy, co się stało w mieście, mieście obok. Magdalenkę wiedzą pod zielonym wieńcem, a matuszka wiedzą prosto k szubienicy. A matuszka wiedzą prosto k szubienicy. Dziwajcie się panny Marii Wypanicy, by się to nie stało, by się to nie stało, wołomuńcu więcej. By się to nie stało, by się to nie stało, wołomuńcu więcej. Posłuchajcie panny Marii Wypanicy, co się stało w mieście, mieście wołomuńcu. Posłuchajcie panny Marii Wypanicy, co się stało w mieście, w mieście Wołomuńcu. My dalej teraz popatrzymy troszkę w tą czeską stronę, gdyż następna pieśń będzie po czesku i będziemy chcieli, żeby ją Państwo z nami wykonali. O, już widzę takie, dobra. Będzie tekst bardzo prosty, bo leci tak na 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 nej, na 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 nej. A zaraz się nauczymy. My podśpiewamy i za chwileczkę Państwo w to wejdziecie, a my powiemy później w trakcie, kiedy należy ten refren śpiewać. Na 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 nej, na 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 nej, na 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 nej, na 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 nej, na 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 nej, na 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 nej, na 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 nej, na 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 nej, na 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 nej, na. Dobra, to jeszcze raz. Ale teraz musi się zaangażować, głośniej. Nie ma, my się tu też musimy pomęczyć. Tak, także nie ma, że tam się ktoś kryje na przykład. Proszę. Tak, nie ma, wszyscy śpiewamy, tak jak umiemy. 3, 4. Na, 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 na. Ola zaczyna teraz. Na czysto. Dobra, uwaga, przygrywka. Się go da naprawdę teraz. To naprawdę teraz. Raz, dwa,
trzy, cztery. Na, 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 cecholubieńka. A szyję mi koszulę kupilu, a szyję mi koszulę kupilu, aby nie zapomniał na swą milu, aby nie zapomniał na swą milu, aby nie zapomniał na swą milu. Chalupieńka, cholubieńka, chalupieńka, cholubieńka. Wyszywala, jak tu koszuleńku wyszywala, przeżałosnie na dniu zapłakala, przeżałosnie na dniu zapłakala, przeżałosnie na dniu zapłakala. Chalupieńka, cholubieńka, chalupieńka, cholubieńka. Brawo dla Państwa. Kolejna pieśń, nieco bardziej liryczna. Za stodołami zakwitnęła resz. A wiecie, co to jest resz? No wiadomo, bo niektórzy mylą z ryżem na przykład. Niektóre nauczycielki nawet w zawodzie. Widzę, moja mama myśli, że ryż, ale ja też myślałam, że ryż, mamo, nic się nie przejmuj. Ale nie będziemy już opowiadać drugi raz kawału. Nie, nie będziemy opowiadać anegdoty o reżu. Ja tylko chciałam sprawdzić, żeby każdy wiedział, że co to jest reż. Thank you.
jeśli mnie ty chcesz, jeśli mnie ty się wstydzisz, za mnie się Czas zatem na rozmowę drugą, troszeczkę inną, bo my tak uwielbiamy łączyć trochę starszych z trochę młodszym, literaturę z fotografią, ze śpiewaniem. Mam nadzieję, że coś fajnego nam z tego wychodzi. Zaprosimy tutaj teraz do nas, jak tylko dziewczyny wyjdą, bo wyjście jest jedno, Marcina Gibę. Fotografa. Więcej o nim opowie Alina, jego rodzona siostra. Więc tak tym bardziej. Będzie to bardzo, bardzo ciekawa rozmowa. Nie wiem, czy Alina zapyta, czy Marcin, fotografując trochę ten Śląsk z góry, też myśli o tym, czy można się w tym Śląsku zakochać. Zapraszamy cię, Marcinie. Ja jeszcze tylko tak szybciutko powiem, że tutaj można teraz troszeczkę na czas tej rozmowy podświetlić, jakbyś tam kogoś poprosiła o zapalenie świateł, bo Marcina fotografie są tutaj dookoła nas. Mamy tą przyjemność, że śpiewamy i na nie patrzymy. Marcin, muszę ci powiedzieć, że niejednokrotnie żeśmy z Beatą. Nie, to jest nie ta fotografia, nie. Do tej piosenki nie. Czekaj, ta za nami, tak? Więc jakby myślę, że można się... Marcinowi to nie będzie przeszkadzać, jak się będziecie teraz państwo obracać, podziwiać, zapraszam, zerkać. Tak, oglądajcie tak. A ja już się tracę. Ja tak pokrótce Marcina przedstawię. Marcin urodził się w Rybniku, ale przez większość swojej młodości mieszkał w Radlinie, więc jest takim naszym rybniczaninem, radlinianinem, który swoją drogę do fotografii, to nie była taka oczywista sprawa, ja ci potem o to zapytam, ale muszę też jeszcze wspomnieć o tym, że Marcin był bardzo obiecującym sportowcem, gimnastykiem sportowym, miał również medale, więc gdzieś ta taka sława pukała do drzwi już z innej dziedziny, ale gdzieś już się o ciebie tutaj upominała. Marcin ukończył Instytut Twórczej Fotografii na Uniwersytecie Śląskim w Czeskiej Opawie z tytułem magistra sztuki w tej dziedzinie. To mnie zawsze interesowało, jak można studiować po czesku, nie znając dobrze tego języka. W każdym razie
Studia były udane. Marcin organizuje jeden z najstarszych festiwali fotografii w naszym kraju wraz ze swoją żoną Niną. Jest to Rybnicki Festiwal Fotografii, na którym można spotkać naprawdę same gwiazdy i osobistości z tej dziedziny. Jest wielokrotnie nagradzany za swoją działalność artystyczną, kulturalną, zawodowo wykonuje różne sesje. Są to sesje fotografii, powiedziałabym ogólnie takiej komercyjnej, fotoreportaże, wizerunkowe, reklamowe. Jest laureatem wielu, wielu naprawdę nagród. Nie starczyłoby mi tutaj czasu, żeby je wszystkie wymieniać. Wspomnę o tej ostatniej, bardzo takiej prestiżowej, jaką jest nagroda Sony World Photography Awards dla polskiego artysty. Pierwsza nagroda przyznana, więc myślę, że to już takim tytułem wstępu sprawia, że rozmowa będzie dużej wagi. Maciej jest bardzo skromny, więc on nie będzie tutaj się przechwalał. Dlatego to wszystko musiałam powiedzieć, bo on by za dużo nie wspomniał o tym. Tak, jestem siostrą Marcina, to też troszkę i ułatwia i utrudnia tę rozmowę, ale postaram się, aby ona była taka bardzo, bardzo obiektywna. Może tak, tak to powiem. Mam nadzieję, że taka będzie. Myślę, że wiele osób przede wszystkim interesuje fakt, jak to się stało, że zajęłeś się fotografią i czy możemy tu mówić o jakimś przypadku, czy może tradycji rodzinnej? Wydaje mi się, że to jest przypadek, bo tak jak wspomniałaś wcześniej, na początku byłem długo gimnastykiem, potem uprawiałem wspinaczkę sportową i pamiętam, że w ostatniej klasie szkoły średniej pożyczyłem aparat Zenit kolegi i zabrałem na jedną z wypraw. Nie wiem, dlaczego tak się stało, po prostu pożyczyłem. No i muszę powiedzieć, że była to miłość od pierwszego wejrzenia. Zakochałem się w fotografii. Trwa to do dzisiaj. Zaraz po tym, jak zrobiłem swoje pierwsze zdjęcia, poszedłem do szkoły fotograficznej, potem na studia. Minęło ponad 20 lat. No i jestem w Radlinie tutaj z wami. Wydaje mi się, że nie mamy żadnych tradycji. Też mi się tak wydaje. Artystycznych. Są to nasi rodzice i mówią, i kręcą głową, nie mamy tradycji. Ja tego nie wiem. Artystycznych chyba też nie, może warto to jakoś zbadać, ale z mojej wiedzy wynika, że to był przypadek. Znaczy, dziadek grał na akordeonie na imprezach rodzinnych, to tak akurat kojarzę. Trochę się to liczy, tak. To możemy zaliczyć, tak. Dobrze. Z tego, co kojarzę, to na początku interesowałeś się taką zupełnie inną fotografią. To była taka fotografia, nazwałabym to artystyczna, taka bardziej niż użytkowa. I zdarzało się, że byliśmy my, członkowie naszej rodziny, modelami u Marcina. Czasami w pokoju, czasami gdzieś tam na łące. On sobie coś tam wymyślił, a może to zrobimy tak, a może tak. I tak naprawdę nikt z nas nie wiedział, czemu tak się dzieje i co tam u ciebie w głowie siedzi. Stąd moje pytanie, kto lub co miał na ciebie wpływ na samym początku tej twojej przygody? Czy miałeś jakieś inspiracje? Od samego początku fascynowała mnie możliwość kreacji, dlatego zająłem się fotografią inscenizowaną. Robiłem zdjęcia z pograniczu portretu i aktu. Wtedy pamiętam, inspirowali mnie czescy fotografowie Iwan Pinkawa, Jan Saudek, ale również grupa artystyczna Łódź Kaliska. No, byłem również pod wielkim wpływem malarstwa surrealnego z René Magritte'em na czele. No, pamiętam, faktycznie pozowaliście mi, ale również grający tutaj Sylas i Maćka, że tak powiem, po ksywach, również mi pozowali, ale moja żona Nina też była jedną z moich pierwszych modelek. To prawda, to są przepiękne zdjęcia. Może kiedyś Państwo będziecie mieli okazję jeszcze gdzieś zobaczyć jakąś wystawę Marcina. To, co my dzisiaj możemy tutaj zobaczyć i podziwiać, to jest fotografia dronowa. I to jest chyba ten rozdział w twoim życiu, twojej twórczości, który przyniósł ci już najwięcej uznania, nagród. I powiedz nam troszkę o tym coś więcej. Jak pracujesz z dronem? Jak wysoko latasz, że tak to ujmę? Jakie warunki muszą być spełnione, aby móc wykonać takie zdjęcia? Bo rozumiem, że to nie jest tak po prostu, że sobie puszczasz drona, gdzie ci się podoba i on sobie leci i zupełnie przypadkowo się dzieją rzeczy. No i może jakieś przygody miałeś związane z tym dronowaniem? To chciałem jeszcze nawiązać do poprzedniego pytania, że mówiłaś, że pozowaliście mi często do zdjęć. Dobrze.
to na tym czerwonym zdjęciu, które Państwo widzicie, okazało się, że jest tutaj właśnie Alina z córką i mój szwagier. Ale także. Naprawdę, słuchajcie, to jest taka historia, że mieliśmy tutaj próby przed dzisiejszym wieczorem i w trakcie tej przed próbą ja tak się zaczęłam przyglądać tym zdjęciom, a ja to zdjęcie widziałam naprawdę milion razy, tylko nigdy w takim dużym rozmiarze. I tak patrzę i mówię, tamta postać z boku wygląda jak mój mąż. On tak układa ręce i te stopy i takie gatki pomarańczowe ma. To by się zgadzało. Taka glacka na górze. Ale wszystko pasi. Jesteśmy pewni tak chyba na 90%. Bo... No i później tak patrzę się, on gdzieś patrzy w bok, czyli pewnie ja jestem w tym basenie, albo przynajmniej nasza córka. I patrzę się, rzeczywiście jest tam postać, którą mogłabym uznać, że to jestem ja. I chyba tak przypadkiem zupełnie wyszło, że jesteśmy modelami na tym zdjęciu. Tak mi się wydaje, no chyba, że jakoś śledzicie mnie i jeździcie w te miejsca. Natomiast to jest Ruda, tak, to tak, jest basen w Rybniku na Rudzie. Tak. To jest jeden z kąpielisk basenu Ruda w Rybniku. To było zrobione zdjęcie 2 lata temu, przed wprowadzeniem czerwonej strefy w związku z koronawirusem. Natomiast a propos drona, jak latam. Dron to nic innego jak takie... urządzenie, które elektroniczne, które lata i które ma kamerę i aparat. Natomiast jak latanie w Polsce ślicznie regulują przepisy prawa lotniczego i żeby robić to bezpiecznie, trzeba tego przestrzegać. Maksymalnie można latać do wysokości 120 metrów. Potem jest to strefa, w której mogą latać samoloty załogowe. One zawsze mają pierwszeństwo przed maleńkim dronem. Jeżeli chodzi o przygody, no tutaj odpukać wszystkie starty kończyły się lądowaniem, więc nie rozwaliłem żadnego drona. Natomiast no, są pewne przeszkody. No, jak pada deszcz, to nie wolno latać. Jak wieje wiatr, nie wolno latać. No i czasami atakują ptaki. Znaczy nie mnie jako operatora, tylko... Ten tylko, dron, rozumiem. Tak, on je drażni i powoduje, że one czują zagrożenie. Kilka razy byłem w takiej sytuacji, że przeważnie to się działo nad morzem, jakaś duża mewa fizycznie pikowała i chciała zaatakować drona. Ja tego zwykle nie widzę, bo często jedzie ze mną Nina, która jest tak zwanym obserwatorem nieba, czyli patrzy, czy tam nic się nie wydarza w powietrzu i ona mi krzyczy, że mnie atakuje ptak, więc wtedy uciekam. Ale póki co wszystko skończyło się dobrze. W jaki sposób wybierasz miejsce, które zamierzasz fotografować? Bo przypuszczam, że to tak trudno sobie wyobrazić, jak będzie coś wyglądało z góry. No i czy daleko trzeba szukać, żeby zrobić świetne zdjęcie? Na początku mojej przygody z fotografią dronową nie wiedziałem, że można szukać miejsc za pomocą Google Mapsa, bo jak Państwo spojrzycie sobie na Google Maps, to one dokładnie widzą ten świat z takiej perspektywy, jak ja pokazuję. Więc bardzo często robiłem to na zasadzie, że zatrzymywałem się w jakimś miejscu, intuicja podpowiadała mi, że tam coś jest ciekawego. Zlatywałem i często okazywało się, że to jest to, więc teraz posiłkuję się Google Mapsem często, ale i tak zdarza mi się, że oprócz tych miejsc, które sobie wyszukam i mam taką nadzieję, że będą fajne, jest coś obok, czego nie widać, a co jest lepsze i bardziej ciekawe niż to, co zobaczyłem. Więc to jakieś, nie potrafię tego nazwać, ale jest to jakieś wyczucie miejsca, intuicja, która powoduje, że w pewnych miejscach zatrzymuje się, lecę i okazuje się, że to był celny strzał. A powiedz mi, masz jakiś swój ulubiony kadr wśród tych wiszących tutaj prac twoich? Może taki najsłynniejszy mam. To chyba... Tak? Mam. To jest chyba też zdjęcie, które ja najczęściej publikuję. Jak się Państwo obrócicie wszyscy w lewą, a niektórzy w prawą. To jest ten taki zimowy widok na basen Ruda w Rybniku. To jest to zdjęcie od rogu drugie. Ja to nazywam wielorybkiem na rowerze. Dlatego to zdjęcie jest dla mnie w jakiś sposób ważne, bo one powstało w tym momencie, gdy nie wiedziałem, że jeszcze mogę szukać, że już mogę szukać miejsc za pomocą Google Mapsa. I przejeżdżałem wielokrotnie obok tego miejsca i miałem takie przeczucie, że jest w tym miejscu jakiś potencjał wizualny. No okazało się, że jest. Drugi powód to jest taki, że uświadomiłem sobie, że obok siebie tak naprawdę, w miejscu, w którym mieszkam niedaleko, mogę zrobić zdjęcie, z którego ja będę zadowolony i które będzie doceniane przez jury wiele konkursów, bo nie będę się chwalił, ale faktycznie one były pokazywane w wielu miejscach na świecie. Najbardziej nagradzane. I to też było takie zdjęcie, które spowodowało, że zacząłem bardziej
twórczo myśleć w ogóle o fotografii dronowej, zacząłem tworzyć cykle, więc było takim początkowym, mocnym, że tak powiem, uderzeniem. Ten cykl fotografii dronowych nazywa się tak ładnie Podniebne obrazy. Tak, to się nazywa Podniebne obrazy, natomiast to zdjęcie nazywa się Human on Earth, bądź Człowiek na Ziemi. To jest taka seria, w której ja wykorzystuję zjawisko pareidolii, które polega na tym, że w przypadkowych szczegółach możemy doszukać się kształtu przypominającego człowieka, bądź przypominającego twarz. Jak tu sobie zobaczycie, to no w sumie tak 3-4 zdjęcia spokojnie są stworzone w duchu albo zgodnie ze zjawiskiem pareidolii. Tak, rzeczywiście można się doszukać tutaj, chociażby nawet taka kobieta z kucykiem. Tak, kobieta z kokiem. Można by tak się temu przyglądać i zawsze coś ciekawego zobaczyć. Natomiast to jeszcze a propos tych miejsc, to o ile miejsca typu ten basen, one funkcjonują, one są jakby stałe, nie zmieniają się, to te ostatnie zdjęcie w rogu, co Państwo widzicie, to jest zamarznięta woda i ta forma, która powstała i te ślady, które zrobił łabędź, który trochę się wystraszył mojego drona i uciekł, no one powstały, ta forma występuje tylko wtedy, gdy ja zrobiłem to zdjęcie, więc tutaj już jadąc w takie miejsca, mam nadzieję, to się nie powtórzy. Poszukuję takich miejsc, ale nie byłem w stanie tego zaplanować w żaden sposób. Mhm. A gdzie jest to zdjęcie zrobione? To jest zrobione w Rybniku. Jest taki staw grabownia, no niewielki. No i tam sobie w zeszłej zimy, nie? Dwie zimy wcześniej, która była taka mroźna zima, tam codziennie praktycznie jeździłem i szukałem tego typu historii. No i powstał z tego ciekawy zestaw fotografii. Czyli można powiedzieć, że Śląsk cię troszkę z tej perspektywy nieba zaskoczył. Bardzo. No, wychowaliśmy się w Radlinie na Damrota, gdzie tak. Z jednej strony był widok na koksownię i na kopalnię, z drugiej strony na hałdę Szalota. Więc ta percepcja śląska była dla mnie zawsze taka, no, taka stereotypowa, czyli spowita kopalnianym dymem. Mhm. A jak tu Państwo widzicie, bo to praktycznie wszystkie oprócz dwóch zdjęć powstały na Śląsku, no odczarowałem ten Śląsk trochę też dla siebie. No właśnie, chciałam Cię o to zapytać, czy Ty tak gdzieś w głębi serca czujesz się Ślązakiem, jako masz, jak możesz o sobie powiedzieć? Analizuję tego. Wiesz no. Co, nie mówię w etnolekcie śląskim, więc byłoby... Niegodą, więc... Ani Nina, trochę? No trochę, ale to dobra. Nie będę takich prób robił, bo jeszcze coś spalę, zresztą tutaj pani Lucyna mówiła świetnie po śląsku. No nie, prawda. W takim sensie... No właśnie, próbuję sobie przypomnieć i chyba nie. Nie dałeś się wciągnąć chyba. Pewnie byłeś na treningach cały czas. Słuchałem oczywiście pani... Z Agatą. Agata się głosi. No właśnie, nie chodzi... Ale ja... Nie, ja mam... Mam słabą pamięć, ale pamiętałbym takie coś, więc nie przypominam sobie. No. Nie, pamiętałbym to nie chodziłem. A można się jeszcze zapisać jeszcze, czy już nie? Takie radlinioki senior. Dla oldboyów, tak. Edycja oldboye. Tak. To by coś było. No, siatkarska edycja jest dla oldboyi, bowiem, bo mój mąż jeździ, mój chłop jeździ na oldboye, a zawsze go dążę te taki turniej dla starych hopów. No. Czy jakieś pytania? Bo widzę, że tutaj się ożywiło na naszej małej piwniczce. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania do Marcina? Można to ten moment wykorzystać? Jeżeli się coś... Tak? To są glony, które zaległy w tym basenie. Nie przeczytałem, przepraszam. Czy tam była woda, czy tam nie było tej wody? No, musiało być trochę wody, bo ja nie pamiętam, czy oni... Nie zawsze spuszczałem chyba na zimę. Została ta woda i dlatego w tej wodzie powstały pewnie. Te glony, które no... To zdjęcie jeszcze powstało, to był taki dzień, gdzie było bardzo ostre słońce. I dlatego ta zieleń tu jest taka bardzo wyrazista.
był bardzo duży kontrast między tym śniegiem, który zalegał dookoła, a tą zielenią wody. Oczywiście ja tam delikatnie to podciągnąłem, ale to tak mówię delikatnie, to nie ma żadnego przekłamania, bo dzisiaj nie, no, nie można, wydaje mi się, robić fotografii bez obróbki, to jest półprodukt. Tak, kiedyś się to robiło w ciemni, też się to obrabiało. Ja dziś stosuję tą samą zasadę, oczywiście mamy lepsze narzędzia, robimy to lepiej, ale wszystko to, co Państwo tutaj widzicie, to są zdjęcia tylko po tak zwanej obróbce kolorystycznej, to znaczy nic nie było przemontowywane, te kompozycje takie są. Oczywiście są bardziej tam wysycone kolory i kontrasty, ale tak to wygląda z powietrza. Super. Ja myślę, że gdyby ktoś z Państwa miał ochotę z Marcinem porozmawiać, jeszcze będziemy dostępni później. Zachęcam również do tego, żeby zajrzeć na jego stronę internetową podniebneobrazy.pl. Podniebneobrazy.pl. Bo jest tych prac tam dużo więcej. My tutaj z racji troszkę oszczędności miejsca nie mogliśmy powiesić tych prac więcej, a Marcin przywiózł taką dużą skrzynię i tam jest też, w tej skrzyni to chyba zostało z 5 lub 6 takich prac, których tutaj się nie dało. Chyba nawet więcej. Albo 10. Nawet więcej. Więc no, ogromnie żałujemy. Zostały wybrane tutaj takie, aby ten cykl się tutaj zgadzał tak kompozycyjnie i kolorystycznie. Tak, tak. Ale naprawdę warto te zdjęcia u Marcina na stronie zobaczyć i powiem, że Marcin też takie zdjęcia sprzedaje, więc jakby ktoś kiedyś w Państwa chciał Jasne, ochotę zapraszam. Mieć taką galerię w domu, to czemu nie? Ja mam 3 i powiem, że wyglądają pięknie, ale nie w takich rozmiarach, więc kurczę, muszę się jeszcze na to zastanowić. Ale w takich rozmiarach oczywiście można kupić. Ale powiem szczerze, że bardzo ciężko coś wybrać, bo jest ich dużo i za każdym mi się inny podoba, więc to jest taki mój problem osobisty. Nie mogę się zdecydować. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Oczywiście moglibyśmy rozmawiać jeszcze długo, 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 ale rozumiem, że... Ale resztę sobie zostawimy na rozmowę w kuluarach. Jest ciepło, także tak, myślę, że... Nie tak, myślę, że zachęcamy również... Państwa, żeby zostać. Tam mamy jeszcze inne pomieszczenie u góry, tam jest klimatyzacja. Tak. Więc nie uciekajcie, będziemy mogli jeszcze porozmawiać. Także ja Marcinowi, Marcin, czy jeszcze chcesz coś dodać do tej bardzo rozmowy? Bardzo dziękuję za zaproszenie i gratuluję świetnego koncertu. Jeszcze zostały nam 3 utwory. Już nie spalicie, będzie tylko lepiej pewnie. Także dziękuję bardzo. Taką mamy nadzieję. Dziękuję. Dobrze, to ja tu zapraszam dalej zespół. Mam nadzieję, że się za bardzo tam nie rozleniwił na tych schodkach. Jeszcze jedno krzesełko. Tak. Tak jak Alina powiedziała, zostały nam jeszcze 3 utwory naszych pofyrlanych pieśniczek. To jest cykl, który powstał w ramach projektu, zeszłorocznego projektu Nasza Supermoc pochodzi stąd, finansowanego z budżetu miasta Radlin. I no, w tym roku mamy nadzieję, znaczy nie mamy nadzieję, w tym roku zamierzamy je nagrać, więc będą mogły być razem z Państwem w domach. Zapraszamy na koncert Państwa i na finał akurat tego projektu 10 września. Będziemy grali taki duży koncert tu na Placu Radlińskich Olimpijczyków. Tak, będzie wtedy finał gry miejskiej. My ją w końcu uruchomimy, bo pracujemy nad nią już bardzo długo. W końcu zostanie uruchomiona, a cały finał również będzie okraszony takim, tak śmiejemy się, że takim małym festynem, więc będą po prostu występy zespołów. Będzie festyn w Radlinie po naszemu. Po naszemu, ja. Ja nie jestem ze Śląska, też nie mówię. Ale już idzie coraz lepiej, tak jak tak. Mi. Tak, dokładnie. Alina, z Ciebie jestem bardzo, bardzo dumna. Będę to powtarzać. My jesteśmy opcja ukryta. Tak. Tak. Jeżeli kolejna pieśń na fojtowej roli, jeżeli ktoś zna, to śpiewa. Ale tam jeszcze będzie też taki refren, znowu z takim trudnym słownictwem, na, na, na. I może szybciutko sobie go zaśpiewamy, żeby go potem móc tak z mocą już w trakcie, nie? Ola to jest pani nauczycielka muzyki, słuchajcie, ona zawsze was będzie uczyć, także... No tak, to mam lekcji po prostu. Idziemy, dziołuchy. 3 i... Na, 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 na. Jesteśmy przygotowani.
to się wszystko nagrywa, idzie w świat, także wiecie, potem tam się trzeba postarać. Potem się trzeba posłuchać. Dobra. Na 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 na
Kolejna pieśń to pieśń z cyklu takich dla nas ważnych, też związanych z odkrywaniem naszej śląskości, a mianowicie to jest ta część naszej śląskości, która bardzo tęsknie spogląda w nasze Beskidy, w nasze góry, bo dla nas nasze góry to też jest Śląsk, to są nasze góry, tak my to po prostu czujemy. I stąd też w naszym repertuarze kolejna pieśń.
I ostatnim kawałkiem już się z Państwem pożegnamy, z takim dużym jakby prośbą, żeby jeszcze nie odchodzić, przyjąć nasze zaproszenie na piętro wyżej, gdzie można się czegoś napić, trochę posilić, porozmawiać jeszcze z Panią Lucyną, z Marcinem, z nami. I jakże już nie będę już nic mówić, już tylko zaśpiewamy tą ostatni kawałek. Jeszcze tylko chciałabym przedstawić zespół. Grała i śpiewała dla Państwa grupa przyjaciół i nie tylko z gościnnym udziałem Jacka Szuł. Jacek to jest nasz kolega z podwórka. Gitarka się jeszcze stroi, więc to jest taki czas, kiedy powinnam coś mówić. Mamy ciepło, potem się... Mamy, ale czy już? Ciasno rzeczywiście, ale... Okej. Okay. Będzie mnie cieszyło kędy indziej. Cieszyło mnie, już nie będzie. Będzie mnie cieszyło kędy indziej. Zachodzi słoneczko między lasy, już ci mnie w rybniku nic nie cieszy. Niechże mnie cieszy kędyli też chcę, jedno mnie nie opuszczaj, me serce. Szukaj sobie inszej, gdzie chcesz, tylko nie obmawiaj, że mnie nie chcesz. Szukaj sobie inszej, gdzie chcesz, tylko nie obmawiaj, że mnie nie chcesz. Smutliwa, ach smutliwa, zasmucona, od mego kochanka opuszczona. Szukaj sobie inszej, gdzie chcesz, tylko nie obmawiaj, że mnie nie chcesz. Szukaj sobie inszej, gdzie chcesz, tylko nie obmawiaj, że mnie nie chcesz. Rozłączyła. Inszej, gdzie chcesz, tylko nie obmawiaj, że mnie nie chcesz. Szukaj sobie inszej, gdzie chcesz, tylko nie obmawiaj, że mnie nie chcesz.
To ja zapraszam na rozmowy w kuluarach. Zapraszamy na górę. Koniecznie wyjdźcie stąd.